Cześć, siemano, ja jestem Kolabo i w dzisiejszym odcinku robimy wjazd na Jarocin do pani, która interesuje się motoryzacją i prowadzi dodatkowo swojego TikToka związanego ze swoją postacią, jak i ze swoim autem. Jest znana z auta, można tak to nazwać. No i przedstawimy. Siemanko, jest z nami siemanko Kaśka z Ibizy. Witam wszystkich. Pierwsze pytanie dla ludzi, bo nie każdy może wie, co to za auto. Co to jest w ogóle za auto? Seat Ibiza. Wersja Sport. Okej. Okay. Szósteczka z roku? 2006. Okej. Okay. Z silnikiem? No jakby inaczej, 1.9 TDI. Ale ile koni, która wersja? 101. Okej. Okay. Czyli ta chyba najmniejsza to jest wersja. Tak. Potem jest 130, 150, tak? Nie, 105 też wychodziło. Okej, okay, 105 jeszcze. Ale one się różnią, 101 i 105 różni się czymś? Turbiną, wtryskami raczej nie chyba, nie? Nie, raczej nie, ale... Okej. Okay. Moim zdaniem szybciej jeździ na te 101 koni. No bo też lekkie auto, ile to waży? 100 tonę, 100 tonę? Tonę 100. Okej. Okay. To nie jest, właśnie też dużo waga robi na pewno w aucie. Tak, dokładnie. No i słuchaj, ogólnie w tym odcinku pogadamy sobie i o aucie, i ogólnie o karierze, jak to tam się zaczęło, ale najpierw opowiedzmy o aucie. Tutaj rzuca się na pewno, zacznijmy, jak siedzimy już od tyłu, to zacznijmy sobie od tyłu. W ogóle jaki to jest pakiet? To jest FR pakiet? Tak? FR-ka. Okej, okay, FR-ka, no tak jak mówiłaś, sport, tak? Dyfuzorek, no on jest oryginalny, czy to jest dodawane? Dodawane. Okej, okay. No i fajnie to wygląda. Wydeszki i to jest przelot? Tak, pełen przelot. Okej, okay, pełen przelot. Rura prosto idzie. Ale bez DPK-a, tak? Po prostu... Bez. Okej. Okay. No i końcówki wydeszku są inaczej umiejscowione, no bo oryginalnie są chyba po lewej stronie, tak? Tak, tak, właśnie, oryginalnie są po lewej stronie. A tutaj jest przerobione, tak, przerobione na środku. No i też fajna taka, jak tutaj prawie pięść, no nie zmieści się, ale prawie, to też taka szerokość nie jest najmniejsza, fajna ta końcówka jest. Firmy J.E. Dizing, można tak to nazwać, no nie? Tak, tak. Tak jest. No i brzmi fajnie, też zobaczycie jak brzmi, zrobimy sobie jakiś tam pomiar, gdzieś nawet tutaj tak na parkingu przejechać się, zrobimy też pomiar 0-100, taki prowizoryczny, żeby zobaczyć jak to się mniej więcej zbiera w dwie osoby. Auto stoi niżej, jak tak zobaczymy. Jest tu zawieszenie gwintowane, czy...? Nie, nie jest zawieszenie gwintowane, są typowo sprężyny obniżające. Okej, okay, a firmę kojarzysz, czy...? HR-y. Okej, okay, minus ile? Minus 30 mm. Tak, sprężyny dokładnie. HR-ka, okej, okay, tak podsumowując. Lampy to tak seryjnie wychodzą. Seria, seria. No ale one są właśnie fajne takie, bo na przykład jak są w Mazdach chyba RX-8, są takie właśnie też białe, to tam mi się one nie podobają. A tutaj te lampy według mnie pasują, jest to też takie auto, ja bym nazwał to, że właśnie kobiece bardziej. Tak, tak jak, dokładnie, tak, kobiece, małe, wygodne. Tak, taki Leon, można powiedzieć męski, Ibiza kobieca, tak samo jest z BMW-kami, jedynkami, też taka, można powiedzieć, że no wiadomo, dużo facetów jeździ, dużo jak coś fajnie to zrobi, agresywnie to fajnie, to też wiadomo, ale takie też można nazwać to kobiecą wersją BMW jedynka, no tak. Nie? No. Dokładnie. Szybki tu są przyciemnione, czy...? Tak. Tylnia jest przyciemniona, a boki to tak lekko właśnie są też przyciemnione, ale nie do końca. Okej, okay, ale można by na 100. Można, bo można. No ładniej by do czarnego wyglądało. I tak tutaj są właśnie takie czarne elementy, jak ten dyfuzorek, ogólnie zderzak. Zderzaki mi się bardzo podobają. Ale to jest tak, w kuprze nie ma takiego zderzaka? W kuprze są podobne, ale właśnie wydechy mają po lewej stronie. No nie wiem, ale tak... Podobne mają. No jest bardzo... Właśnie jedną Ibizę, nie wiem czy gdzieś na TikToku, czy na Instagramie widziałam też właśnie z podobnym właśnie tym dyfuzorem. Mhm. No bo jeszcze są pakiety Aero i tak dalej, a to już w ogóle ciężkie do dostania z tego To masakra, nie? W Polsce w ogóle to nie dostaniesz przedniego zderzaka. Z tylnym to jest jeszcze gdzieniegdzie możesz poszukać, ale właśnie z tym przednim nie, to jest... Masakra, ciężko. Teraz wleciała na sprzedaż właśnie cała z pakietem Aero z 1.8 Turbo, wypasik za 20 ponad chyba 1000, 25, więc... No się cenią właśnie. No na grubo. Felgi tutaj masz 18, tak? Tak, tak. Firmy... To Masony, to ja nie dam. Okej. Okay. Jak już jesteśmy przy felgach, blisko hamulce, tarcza zmieniona czy po prostu seryjna? Nie, seria jest. No pod takie moce też po co jakieś tam pchać? Zaciski pomalowane? Pomalowane na żółto. Okej. Okay. Żółta, ale czemu nie na czerwono pod ten? Nie, będę się zlewać. Aha. Wolałam już taki kontrast odbijający od czerwieni. Okej.
Ale to jak ogólnie w jakim stanie kupiłaś auto? Jak kupiłaś? Seria, typowo seria, przód, tył, no zwykła po prostu Ibiza. Aha, czyli... W ogóle nic nie było, nawet kierownica była nie z multifunkcją, tylko była bez multifunkcji. Mhm. Wszystko musiałam właśnie przemienić, życie wymienić. I... Okej, okay. Z pomocą pewnie. Z pomocą, tak. Ale z pomocą to... tutaj właśnie osobnika. No to boczek mamy, hamulce, wszystko takie podstawy mamy, zawias, tak, tak dalej, wizualnie jak to wygląda. Lotka jest też Zephyra, ta, czy jest jakaś przedłużana? Nie ma. Nie, nie ma przedłużania, ale na przyszły sezon coś się szykuje, że chcę właśnie ją przedłużyć. Jakieś splitterki, tak, coś. Tak. Na boku żadnych nie ma na dokładkę splitterków? Nie. Okej, okay, ale z przodu masz dokładkę. Z przodu, tak, dokładkę uniwersalną. Tak, trzyczęściowa z tego co... Tak, trzyczęściowa. Kojarzę, okej. Okay. Grill tam też chyba z przodu był zmieniony, czy nie, na te plastry miodu, czy tak jest seryjnie? To jest właśnie polift właśnie i one tak wychodziły z tymi plastrami miodu. Okay. Ja jedynie mam tylko pomalowane na czarno, żeby była taka Ibiza bardziej agresywna, bo one wychodziły właśnie w kolorze tak jest... czerwonym. Czerwonym albo zależy jaka jest Ibiza, niebieska to niebieska, żółta to żółta. Aha. No i ona po prostu jest pomalowana na czarno. Okej, okay, ale plastry, no tak jak, no, tak, jak top, tak jak w Top Sporcie w Leonie też takie plasterki były i to fajnie wygląda. W środku, tak jak już seria, wspomniałaś, ale seria, oprócz kierownicy, kierownica zmieniona. Ale fotele tam też jakieś seryjne, nie ma żadnych kubełków. Nie, nie mam, nie mam. A nie, też okay. Mam zamiar, ale to nie teraz, ale mam zamiar na przód. Nie, może teraz, ale tylko na przód, nie? Zmienić. Okej. Okay. Też jest podłokietnik, bo właśnie w Ibizach nie wychodziły też podłokietniki. On był po prostu dorabiany z tamtej poprzedniej Ibizy. No właśnie. Jak tak. Już zaczęłaś temat, miałaś jeszcze tak. Poprzednią Ibizę i... 50. Dużo krzyczy, mało mleka daje. Dobra. Ale nie, już jak jesteśmy przy tym temacie, że pierwsza Ibiza, to możesz tak przejść. Miałeś już jedną Ibizę, też taką czerwoną z tego co kojarzę. Taka sama, tylko po prostu inna dokładka z przodu siedziała. Okej, okay. I inny silnik. Inny silnik też. Tylko że w benzynowy, 1.4, tak? 1.4, tak. I tak, też tak. Na przelocie. Tam też był. Pełen przelot. Dużo to hałasu robiło, ale nie jechało, uwierzcie mi. Okej, okay. No to... No. No, coś za coś, nie? A ja, tak. Że lubię, jak jest głośno, nie, to mi to nie przeszkadzało. Mhm. Teraz do. Właśnie jest 1.9 TDI, nie? I szykuje się jeszcze jakaś zmiana na kolejną, widzę może jakiś swapik silnika na... Nie, swapik nie. Albo... Nie, nie, nie. Ale moc tu jest podniesiona, czy seria 101 koni? 101. Okay. 101, ale czuć na przykład jak ja jeżdżę, że ona potrafi więcej dać. A myślisz o jakimś stage'u, na przykład na 130 nawet, czy ogólnie nie? Ogólnie czy... miałam właśnie w planach, tylko bym musiała wszystko też wymienić, kuler, wtryski i w ogóle, żeby po prostu to wszystko przerobić. No bo no jak na przykład masz 130, no nawet 180 zrobisz tak chyba na tych seryjnych gratach, no nie? No to też nie, to... ale ja bym chciała, nie, żeby był też popcorn i lunch control. Wow, ale to jest... już po prostu są takie grube moje wizje, które bym chciała zrobić, ale też jak ty mówisz, nie, że na 130-140 koni to mogę po prostu nic nie robić przy tym i mieć typową serię, ale ja bym chciała, żeby to coś jeszcze gadało, nie? No. No tak, no ale za chwilę też zobaczycie jak to nawet na to 101 koni zwykłe, 1.9-101, fajnie, no jak na taki silnik według mnie fajnie, jak na diesla jeszcze przede wszystkim fajnie to gada. Tak jak nagrywaliśmy ostatnio z jedynką, no tylko tam już jest 140 i też pełny przelot też zrobiono, no to tam też na przykład jak na diesla bardzo fajnie to brzmiało. No, dobra, początki TikToka. Zaczynałaś jakby tak od też tej właśnie Ibizy, czy nie, od nie. Siebie po prostu? Jak od to, siebie. Jak to w ogóle wyszło, bo... Początki? No. Ja już na TikToku jestem z rok czasu. Mhm. Z początku miałam też inną nazwę jako Wixa. Nie wiem, tak sobie jakoś upodobałam tą Wixę, nie, to mówię, dobra, nie będzie to Wixa. Ale to no, moje TikToki to przeważnie takie śpiewane, nie, i tylko po prostu ja byłam na tych TikTokach. I na końcu był taki trend na TikToku, że pokaż swoje auto czy coś tam, nie, i ten. No to mówię, czemu nie, a to była zima. I to było tak zimno to nagrywać, nie, i ja bez kurtki, tylko w samej bluzce, nie, i to musiałam jakoś
zacząć, nie? Też się wstydziłam właśnie, bo też jest dużo też hejtów, nie? Że a Ibiza i w ogóle i... No, na początku, no, na początku to tak, nie? Na początku się przejmowałam. Teraz właśnie robię to, co kocham, zainteresuję, no, interesuję się tą motoryzacją i właśnie dążę do tego, żeby się w tym spełniać. No, nie ma co się przejmować, będą zawsze osoby, które będą Cię wspierać, no, a będą, co byś nie robiła, to też... Zhejtują, no każdy tak jest, no. Tacy są ludzie, ale nie ma co się przejmować, no, trzeba robić swoje i dokładnie. Się nie poddawać, żeby aktywność była cały czas robić no, swoje. Tak, i pierwszy TikTok dodałam i ja nie wiedziałam, że taki odzew będzie to miało. Mhm. Na tym właśnie aucie? Na tym pierwszym właśnie, na tym 1.4. Okej. Okay. No i później tak już dodawałam te filmy, nie, bo widziałam, że to się właśnie ludziom podoba. Mhm. Wiedziałam, że... Lubią no, te klimaty. Tak, jak już poszło jedno, to żeby to ciągnąć. Tak, żeby to ciągnąć, już musiałam sobie tak rozpracować pomysły na to, jak to zrobić i w ogóle te cięcia. To też wcale nagrywanie wcale nie jest takie proste. No. Serio, nie jest proste. Przyzwyczaić nie. się. Jeszcze no, przyzwyczaić się właśnie do tego. Na początku zazwyczaj się właśnie zaczyna nagrywać tak sam z sobą. Tak, nawet jak sam z sobą często nagrywasz, to jest takie, się wstydzisz i tak nie wiesz co mówić, plącze się język ja na początku. Nie wiedziałam, jak się po prostu ruszać. Ja się tego wstydziłam. No, nie a później jeszcze trzeba przejść kolejny etap, że wychodzisz do ludzi z tym i przy tak, ludziach, jak na przykład na zlotach, bo tak jak jeszcze gdzieś pojedyncze osoby, ktoś tu by przejechał, to jeszcze, ale jak na przykład na zlotach się nagrywa, gdzie każdy podchodzi, coś się dzieje, no to tam już trzeba się tak przełamać do takiego wstydu typowo, znaczy wstydu. To też nie jest nago chodzenie przy kimś, ale no wiadomo, że do każdej rzeczy, każdej czynności da się przyzwyczaić. Ja się przyzwyczaiłam, nie, i to robię. No i dobrze, trzeba się spełniać, działać tak, dalej. Tak, dokładnie. A nagrywa to się w ogóle? Okej, mamy już takie tematy początków, TikToka i tak dalej. No i co się stało, że nie ma już tej poprzedniej Ibizy? Bo coś się wydarzyło. Była pewna. Tak, tak. Pewien wypadek. Dla kontentu? Nie. Właśnie większość na TikToku mi pisze, że czym się chwalę i w ogóle, ale ci, co na przykład mnie oglądają od początku TikToka, właśnie związanego z Ibizą, to właśnie. Chciałam im po prostu pokazać, co się stało, bo też się pytali w wiadomościach prywatnych, co się dzieje i w ogóle, czemu mnie tak dużo nie ma na tym TikToku i w końcu właśnie się wahałam, czy właśnie ten filmik z wypadku dodać, czy nie dodać, bo ja i tak wiedziałam, że będzie hejt, że co 1.4 to, ale to jest szybkie i w ogóle nie, że mnie na zakręcie wyrzuciło, nie? No, czyli wyrzuciło cię na zakręcie. Tak, tak. Do rowu. Tak, do rowu i dachowałam, ale to właśnie też warunki atmosferyczne, bo to nie jechałam wcale szybko, bo jechałam 50 na godzinę i po prostu to nie była wina felg, że one takie duże są, bo co dopiero 3 dni Tomasony właśnie się bujały na Ibizie. Mhm. Więc po prostu to były, no, wina opon. Opon, okej. Opon, nie felg, że takie duże, tylko wina opon. Wyrzuciło cię po prostu przód, czy jak? Że nie mogłaś skręcić i przód? Jak ja pamiętam, to ja zaciągłam ręczny i ja po prostu manewrowałam w drugą stronę tą kierownicą, że mnie odwróciło o 180 stopni. I wtedy ja po prostu dachowałam. Aha. Żeby po prostu nie wjechać na czołówkę. Mhm. Nie wjechać na wprost, nie? To grubo. Gdybym serio ja się nie interesowała też driftem i w ogóle, to ja bym po prostu nie wiedziała, co mam robić, nie? No tak to właśnie uniknęłam tego najbardziej tragicznego wypadku. No ale to, no dobra, no, no. I tam bez policji się pewnie nie odbyło, nie? Tam... No nie, bez policji się nie odbyło. No i twoja wina ogólnie. Tak, moja wina. Twoja bardzo wielka. Dokładnie, aż za. Nie, no ja się mogę pochwalić na przykład, bo nigdy pewnie nie słyszeliście, ale też kiedyś miałem okazję dachować takie młode lata, pierwsze, że tak powiem, nawet nie moim autem, bo to było najlepsze, tylko takie były różne akcje, jak to wiecie, za młodu się robiło różne akcje, takie no. osiedlowe i się wzięło auto. No ogólnie też był łuczek taki, tylko że ja też trochę niedospany, że tak powiem, i różne takie rzeczy. No i był łuk i była tam duża prędkość, dwójka do końca zamknięta, do odciny, lewo, pyk, przód napęd,
wysokie auto, już nie będę mówił jakiej marki, ale to wysokie dosyć, takie bujające się na boki, to nie było sportowe auto. No i wiadomo, przechyliło na którąś stronę, przód się w ogóle nie skręcał, tylko już szedł na prosto, no i rów, dachowanko, wygrzebanko się, szybki telefonik, ogarniana akcja, no i udało się jeszcze to auto przewrócić z całym wgiętym dachem i scholować. No to grubo było. Ale no, scholowaliśmy to ciągnikiem. Ja jeszcze pamiętam, tak siedziałem, bo to wszystko było, szyba była pęknięta. Dobrze, że też nam nic się nie stało. Ja jedyne co miałem, no nic w sumie, ani z żadnych, wiecie, nawet nic nie skręcone, złamane, nic. Po prostu miałem bluzę wtedy, pamiętam, bo to było zimno. Taka akcja, bo tak się mogę wam pochwalić, że było. No i od tamtego czasu stwierdziłem, że nie wsiadam w jakieś takie auta. A przede wszystkim nie jeżdżę szybko takimi autami rodzinnymi, bo to nie ma sensu. I później już, tylko też ja wtedy jeździłem autami na gwincie przez ten czas. Cały czas miałem auto na gwincie. I auto na gwincie inaczej się w zakrętach zachowuje. Ja tak się przesiadłem na chwilę dosłownie, żeby sobie pojeździć takim, no i niestety stała się taka akcja osiedlowa. No, to takie o wypadkach macie. To była jedyna moja kolizja. Myślisz o jakimś kolejnym aucie, bo to na pewno zostanie przy tobie, to taki no jest. No właśnie, cały czas szukam czegoś, żeby po prostu... Takie na daily. Tak, tak, dokładnie, nie? Bo tego mi szkoda. Nie chcę właśnie wymieniać tych felg na stalówki typowe. Serio, no, nie, bo nic, w ogóle one nie siedzą przy niej. No. Chcę po prostu ją zostawić, niech sobie ona czeka do następnego sezonu i myślę co dalej z nią będzie. Co, jakiś może gruzik, BMA, E36, E46. Ta hydrolapa jeszcze. Tak, hydro, dyfer spaw, wiesz, o co nie, chodzi, skręty. Nie, no zimę nie, to już takie bardziej bezpieczniejsze to auto chcę. No, Leona. Albo Toledo. Nie, bo jak Leona bym kupiła, nie, to bym się bała, że zacznę go przerabiać. Jeszcze no, jak 1.8 turbo by było, nie, to już to, no. To już jest co robisz przy nim, nie? Ale idzie trafić nawet za jakieś takie śmieszne, ale śmieszne pieniądze, jak jest taki, w takim stanie. No tak, nie, nawet ale no ja właśnie taki właśnie mało taki rozpoznawalny, tak żebym po prostu nikt to. Mało rozpoznawalny? Tak, tak. Toyota Supra. No. Mogę polecić, mało jest tych aut. Mało. Dobra, to coś jeszcze chcesz dodać tak ogólnie o aucie, czy już wszystko? Jeszcze nie wszystko, ogólnie jest tak oklejony. Okej, okay. Folia. Tak, tak, folia, czarny połysk. Mhm. Szyberdachu nie ma tu. Nie, jest nie ma. Normalny ten. No też wiadomo, widzieliście pewnie, że jest to wersja trzydrzwiowa. Tak, trzydrzwiowa. Ale piątki też wychodziły, ale ten. Właśnie nie chciałam piątki, mi się bardziej podoba, bo taka sportowa bardziej jest. No tak, no po prostu. Trzydrzwiowa właśnie takie sportowe właśnie tak, są. Pięciodrzwiowa tak. To już tak, nie wiem, a mi się nie podoba. A ten Cupra, typowo Cupra Cupra w Ibizie, wychodziła w trzech czy w pięć? Cupra w trzech wychodziła. W trzech. No tak, bo jedna też właśnie widziałam kiedyś na internecie, też była na sprzedaż. Też czerwona właśnie, też czarny dach i w trzech drzwiach była. Tak jak Audi jest trójka. Tak i chyba właśnie za 36 000 właśnie stała kupka. Też się cenią porobione kupy. Ej, zrobimy sobie mały soundcheck, jak to brzmi ta ibiska. Jeszcze nie wspomnieliśmy, że pięciobiegowa skrzynia biegów, ale raczej się powinniście domyśleć. Dopiero od chyba 150 jest 6 albo 130. No i na pewno 1.8 turbo mają już sześciobiegową skrzynię biegów. A tutaj jest piątka. Ale dłuższe przełożenia pewnie. Dobra. Co? Odpalaj. Piszę turbawka, coś tam. Zrobiliśmy sobie taki prowizoryczny dosłownie pomiar, no też nie będziemy tutaj... Mnie nie zadowala. No, próba 0-100.
wyszło około 12 sekund, ale też trzeba dodać, że tutaj są 18-ki, opona 225. No to też wiadomo, 100 koni, ale według mnie jak na 101 koni zbiera się fajnie. Ciekawe, jak do 200 jechałaś nią 200 czy nie? Ogółem się jeszcze boję, no, ale jechałam tak 180, ale jeszcze mogę dać. No to pewnie pójdzie. Dobra, jakieś plany dalej na nią? Coś ten... Mówiłaś, że w miesiąc... W miesiąc ona była robiona tutaj przez Adriana, głównie. Żeby na zlot zdążyć. Tak, żeby na zlot zdążyć. Tam nocami o latarkach czterech też było taka akcja, ale daliśmy radę. Więc to dzięki waszym znajomym właśnie... Szybko się udało, nie? Ogarnąć. Bo ogólnie ja tam coś tam pomagałam przy... No z tego co wiem. Pod maską. I jakieś plany dalej są, no bo przez miesiąc się udało to ile zrobić, a jeszcze dalej tak teraz To było taki grafik na CITO, nie? To było, nie? Ale tak właśnie myślałam nad wlotami. Na masce. Na masce, inny intercooler. Lampy, a co dalej, nie, to okaże się w trakcie. Los pokaże. Tak. Dobra. To wszystko chyba. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku to będzie na tyle. Dziękuję za opowiedzenie. Dzięki. Żegnamy się, zostawiajcie łapę, wpadajcie do Kaśki na Instagrama, wpadajcie do mnie na Instagrama, śledźcie nas na YouTubie, na TikToku, Kaśkę na TikToku, mnie na YouTubie, ale na TikToka też możecie wpaść, bo czasem coś tam wrzucę. Dzięki za oglądanie, siemano, pa pa pa. Pa.